Znajdujemy się w siedzibie Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Bisztynku. Zmodernizowane dwie instytucje w jednym budynku przy ulicy Ogrodowej 2. W tym momencie jesteśmy już w nowoczesnej czytelni naszej biblioteki w miejscu w oddziale dla dorosłych. Szanowni Państwo, kolejna inwestycja w gminie Bisztynek, zresztą bardzo ważna w sferze kultury dla naszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedna inwestycja, dwa zadania, finansowanie z trzech źródeł. Koszty tej inwestycji to ponad 3 miliony 637 tysięcy złotych. W ciągu tylko 9 miesięcy oddajemy w gminie Bisztynek 10. inwestycję, gdzie koszt tych inwestycji to około 9,5 miliona złotych. Króciutko przypomnę, są to świetlice w czterech miejscowościach, w Paluzach, Pleśniku, Sątopach, Sątopach Samulewie. Są to drogi na terenach wiejskich, na terenach popegeerowskich, Sątopach tak zwanej Jedynce, Łabławce i Pleśniku. Jest to 7 nowych mieszkań w Sątopach Samulewie i zupełnie niedawno oddany nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztynku. Bardzo się cieszę, że gmina Bisztynek się dobrze rozwija. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest tak naprawdę skrojone, uszyte pod miarę mieszkańców, bo w projektowaniu udział bardzo czynny mieli dzieci, młodzież, seniorzy, pracownicy tu biblioteki i dorośli czytelnicy, a także odbiorcy naszej oferty. I tym sposobem powstały tutaj czytelnia dla dzieci, interaktywna z wirolowym PlayStation, salon aktywnej pracy z seniorami i to, co będzie najlepsze na lato tym razem, letnia czytelnia w plażowym stylu, wszystko nawiązujące do natury na naszym odnowionym w nowej technologii tarasie, także będzie miejsce dla każdego, do cichej pracy, do czytania książki, czytania czasopisma, ale także i tworzenia. Myślę, że będziemy mogli zaprosić naprawdę do już nowoczesnej instytucji mieszkańców naszej gminy, a także i regionu. Ja myślę, że tu tak jak Paweł powiedział, dyrektor Paweł Wołoch, że pewną inspiracją w tych działaniach, które teraz widzimy, te efekty, były dzieci i młodzież. A ja chcę przy okazji powiedzieć, że i przy okazji podziękować tutaj dyrektorowi Pawłowi Wołochowi, dlatego że on był, tak można rzec, społecznym inspektorem nadzoru. I wiele pomysłów i efekty końcowe, chociażby to, co widzimy na zewnątrz w momencie, jak jest już po zmroku, jakie jest oświetlenie tego budynku, z jednej strony biblioteka publiczna w Bisztynku, z drugiej strony ośrodek kultury i aktywności lokalnej, który bardzo mocno rzuca się w oczy, pokazuje, gdzie jest to miejsce. Także Pawle, przy okazji bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No to nie byłoby możliwe, gdyby nie właśnie wszechstronna współpraca, bo samą potrzebę widzieliśmy wszyscy, znaliśmy potrzebę modernizacji tego obiektu, ale gdyby nie właśnie ta chęć i gdyby nie zielone światło ze strony pana burmistrza, ze strony Rady Miejskiej i inspiracja, jeżeli chodzi o potrzebę dbania o kulturę w naszej gminie, to miejsce by nie powstało. Także ja również dziękuję w imieniu wszystkich odbiorców za to, że w Bisztynku możemy śmiało powiedzieć, że kultura jest ważną częścią życia społecznego w urzędzie, w gminie, na każdym kroku tutaj w naszym regionie. Serdecznie dziękuję. Myślę jeszcze, że warto podkreślić, że inwestycje, które powstają w Bisztynku, mają znamiona inwestycji, gdzie bardzo mocno akcentujemy działania odnawialnych źródeł energetycznych. Chociażby tutaj mamy tutaj panele energetyczne, mamy pompy ciepła, które pozwolą koszty bieżące zminimalizować, a tym samym wydawać środki finansowe na po prostu działania na rzecz przede wszystkim dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy. Zapraszamy.